Witaj w opowieści o bardzo przebiegłym lisie i niedźwiedziu, który miał ogromny apetyt na świeże ryby. Cóż z tego wynikło, spytacie? Na pewno nic dobrego dla niedźwiedzia. Ucieczka przed bardzo niezadowolonym niedźwiedziem. Jak pewnie pamiętasz, niedźwiedź bardzo, ale to bardzo zezłościł się na lisa. Trudno mu się zresztą dziwić, w końcu stracił swój piękny ogon, a na dodatek nie posmakował ani jednej ryby. Nie wiem jak ty, ale ja mam przeczucie, że lis nie za bardzo chciałby spotkać się oko w oko z rozdrażnionym niedźwiedziem. Ucieczka przez leśne gęstwiny. Etap pierwszy. Już mnie nogi bolą. Etap drugi. Moja wina, że straciłeś ogon. Nie uciekniesz mi. Brawo! Udało ci się uciec przed niedźwiedziem. Zobaczymy, czy powtórzysz tę sztukę w wiosce. Ucieczka przez wioskę. Etap pierwszy. Zostawisz mnie wreszcie w spokoju. Jestem tuż. Etap drugi.
Uf, już mnie nogi bolą. Złapię cię, chytrusie. Mówiłem, że cię złapię. Ucieczka, etap pierwszy. Straciłeś ogon. Jestem tuż, tuż. Mówiłem, że cię złapię. Teraz porozmawiamy o moim ogonie. Kliknij, jeśli chcesz wyjść z... Wychodź. Pamięciowe kombinacje. Przed tobą wielkie, trudny poziom dla wymagających. Łatwy poziom. Zabawa od nowa. Poziom łatwy nie jest wcale taki prosty jak... Start gry. Uwaga, uwaga! Teraz! Majstersztyk, jestem pod wrażeniem. Start, szare komórki gotowe? Start! O, łatwo nie było, ale udało się. Start, uwaga, gramy! Doskonale, wprost, idealnie. Do zapamiętywania. Start! Szkoda, szkoda. Nie martw się jednak i próbuj dalej. Klik. Wychodzę. Trudny poziom dla wymagających. Kliknij, jeśli chcesz wyjść z gry.
Wychodzę. Zagadko. Wybierz wersję językową gry. Język polski. Język angielski. Niedźwiedzie zagadki. Dekorator wnętrz. Dekorowanie wnętrz to nie tylko świetna zabawa, ale i gotowe. Krzesła. Wow! Zegar. Fantastyczny pomysł. Tak będzie ładnie. Zasłony. Brawo! Właśnie o to chodziło. Tapeta. Super pomysł. Dywa. Stolik. Nic nie zmieniaj. Jest idealnie gotowy. Wszyscy będą mi teraz zazdrościć. Fantastyczny efekt. Kliknij. Wychodź. Niedźwiedzie zagadki. Witaj. Witaj w mojej norce. Niezbyt tu ładnie, prawda? Mam nadzieję, że pomożesz mi w ozdobieniu tego miejsca. Zacznijmy więc zabawę. Psst! Pamiętaj, że nasz niedźwiedź bardzo nie lubi różowego koloru. Lepiej go nie używać, bo może być bardzo, ale to bardzo niezadowolony. Niezbyt podoba mi się takie gołe okno. Brakuje tu jakiejś ozdoby. Aż może jakiś pomysł? Zasłony. Super! Świetna robota. Dziękuję ci. Strasznie brakowało mi firan. Jeśli kogoś się odwiedza, dobrym zwyczajem jest pukanie. Tylko że teraz nie bardzo jest w co zapukać. Nie istnieje taki taran, który mógłby wyważyć te drzwi. Super pomysł. Kominek, ciekawa książka i... jakiego twoim zdaniem brakuje mi przedmiotu, abym mógł odpocząć? Zegary, żyrandole, szafki, drzwi, obrazy. Prawie. Zagadka rzeczywiście była trudna. Spróbuj jeszcze raz. Dobrze sobie czasem odpocząć po ciężkim dniu pracy. Co by tu postawić? Bardzo ci dziękuję. Właśnie brakowało mi czegoś wygodnego, gdzie mógłbym posiedzieć. Wiesz, umówiłem się z lisem na 15. Tylko kiedy będzie 15? Teraz już nigdzie się nie spóźnię. Dalekie podróże i wielkie wyprawy? To nie dla mnie. Chętnie jednak popatrzyłbym sobie na jakiś ładny widoczek. Pomóż mi wybrać coś odpowiedniego. Hej, doskonale sobie radzisz. Ładny ten obrazek, muszę przyznać. Na czym by tu postawić lampkę? Świetnie. Brakowało mi tutaj jakiejś ładnej szafy. Dodanie kilku przedmiotów niewiele pomoże. Moja jaskinia wymaga kapitalnego remontu. Szczególnie ściany są bardzo nieładne. Od czego by tu zacząć? Właśnie, o to chodziło. Te ściany były bardzo nieładne. Nie przepadam za siedzeniem po ciemku. Masz może dla mnie na to jakąś radę? Właśnie tak wyobrażałem sobie idealną jaskinię. Kliknij, jeśli chcesz wyjść z gry. Wychodzę z gry. Kliknij, jeśli chcesz wyjść z gry. Wychodzę z gry. Wodne łowy. Spiżarnie. Lisie łowy. Niedźwiedzie łowy. Lisie. Etap pierwszy. Hej, lisie!
To nie majówka, żwawo, żwawo! Uważaj na nieświeżą rybę. Złap meduzę. Uważaj na nieświeżą rybę. Złap tęczową rybkę. Brawo, punkty razy dwa. Uważaj na nieświeżą rybę. Pech, nie poddawaj się i spróbuj jeszcze raz. Wpisz się na listę najlepszych graczy. Niedźwiedzie łowy. Kliknij, jeśli chcesz wyjść z gry. Wychodzę. Bajka o tym... Wybierz wersję językową bajki. Bajka o lisie, który przechytrzył niedźwiedzia. Był sobie kiedyś lis, a warto dodać, że był to niezwykle przebiegły lis. Jednakże pewnej nocy ów spryt na niewiele mu się zdał. Biedny lis nie zdołał niczego upolować i wraz ze świtem nadciągnęło widmo głodu. Cóż mam począć? Zastanawiał się lis. Niestety, żaden pomysł nie przychodził mu do głowy. Nagle lis zwietrzył smakowity zapach ryb. Wiedziony zapachem pobiegł szybko na skraj lasu i ostrożnie wychylił się zza drzewa. W oddali dostrzegł dwa wozy wypełnione po brzegi rybami. Zapowiada się wspaniała uczta, zaśmiał się w duchu lis. Lecz jak tu dobrać się do tych wszystkich smakołyków? Lis wcale się długo nie zastanawiał. W mig wyskoczył na drogę i wyciągnął się na nijak długi, udając martwego. Od czasu do czasu łypał tylko jednym okiem, obserwując rozwój wypadków. Prowadzący zaprzęg chłop dostrzegł leżącego na drodze lisa i uwierzył, że jest on martwy. A skąd martwy lis na drodze? Zakrzyknął. Z tak dużego lisa zrobię przepiękną kurtkę dla mojej żony. W myślach. Nie zastanawiając się ani chwili dłużej, wstrzymał zaprzęg, chwycił lisa za skórę i wrzucił na wóz. Gdy wreszcie wozy ruszyły w dalszą drogę, lis, wielce dumny ze swego wspaniałego pomysłu, bardzo szybko, ryba po rybie, uszczuplał zapas smakołyków znajdujących się na wozie. Gdy wyrzucił ich już dostatecznie dużo, zeskoczył na drogę, zebrał swój łup i pobiegł do swojej nory. Zapowiadała się wspaniała uczta. Lis od razu zabrał się do jedzenia. Wtedy niespodziewanie nadszedł niedźwiedź. Ho, ho, lisie, widzę, że masz sporo ryb. Podziel się ze mną, proszę, apetyt dziś bardzo mi dopisuje. Nie mam mowy, odpowiedział lis. Nie po to ciężko pracowałem, aby dzielić się posiłkiem. Jeśli tak bardzo dopisuje ci apetyt, idź i zanurz owan w bagnie, tak jak ja to zrobiłem. W ten sposób zdobędziesz upragniony posiłek. Niedźwiedź bardzo zapalił się do tego pomysłu. Naucz mnie, proszę, łowić ryby, poprosił. Bardzo chętnie, drogi przyjacielu, odpowiedział chytry lis. Niedźwiedź, nie czekając ani chwili, bez słowa pobiegł co sił w łapach nad bagno. I tak jak radził lis, zanurzył cały ogon w wodzie. To była bardzo zimna noc. Wiał przenikliwy wiatr, zaś wodę pokrył lód. Niedźwiedź miał wrażenie, jak gdyby ktoś chwycił obcęgami jego najcenniejszy skarb. Ogon. Z całych sił starał się wytrzymać biedaczysko, ale ból w ogonie był nie do zniesienia. Biedny niedźwiedź, mimo że bardzo się starał, nie mógł wygrać z przenikliwym zimnem. Oderwał się więc szybko, chcąc oszczędzić ogonowi dalszych cierpień i wtedy odkrył.
że ogonek znikł. Niedźwiedź zasmucił się bardzo, gdy uświadomił sobie, jak łatwo dał się oszukać chytremu lisowi. Niewiele mógł jednak zrobić, więc niezadowolony ruszył w drogę powrotną do domu. Lis spodziewał się rychłej wizyty niedźwiedzia. Wiedział jednak, jak uniknąć jego wściekłości. Opuścił swoją wygodną norę i skrył się w niewielkiej norze wydrążonej pomiędzy drzewami. Zrobił to w odpowiednim momencie, gdyż niedźwiedź powoli zmierzał do jego norki. Witaj, drogi przyjacielu. Czyżby ryby zjadły twój ogon? Może byłeś zbyt chciwy i chciałeś zjeść wszystkie ryby? Zaśmiał się lis. Słysząc te drwiny, niedźwiedź wpadł we wściekłość i szybko skoczył między drzewa. Wejście do nory okazało się jednak zbyt małe, by zmieściło się w nim tak wielkie zwierzę. Niedźwiedź wcale nie zamierzał się tak łatwo poddać. Główkował, główkował i wreszcie wymyślił. Długi kij o odpowiednim kształcie powinien pozwolić na wyciągnięcie lisa z kryjówki. Jak pomyślał, tak też zrobił. Długo męczył się, w końcu nie tak łatwo złapać gibkiego lisa. Ciągnij, ciągnij, krzyknął lis. Nie dbam o to, gdyż jedyne co wyciągniesz, to prawdę o sobie. Jednak gdy niedźwiedź uchwycił wreszcie lisa, ten zakrzyknął w niebogłosy: o ja biedny, przestań! Przestań, niedźwiedziu, bo zrobisz mi krzywdę! Próby wyciągnięcia lisa z bezpiecznej nory na niewiele się zdały. I choć niedźwiedź długo się nie poddawał, nie potrafił wydobyć rudego chytrusa z kryjówki. I tak oto niedźwiedź na własnej skórze przekonał się, jak bardzo przebiegły jest lis. I stwierdził, że lepiej uczciwie samemu na coś zapracować, niż słuchać nie najlepszych rad chytrusa. Kliknij jeśli... Wychodzę z gry.